Kolejne połączenie z naszym kolejnym gościem. Przy telefonie nasza znakomita siatkarka plażowa, wielokrotna mistrzyni Polski, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, a obecnie dyrektor sportowa cyklu Plaża Open, Monika Brzostek. Dzień dobry pani Moniko, kłaniamy się. Dzień dobry. Witamy serdecznie. I tak mógłbym wymieniać jeszcze te sukcesy, ale dziś rozmawiamy o tym cyklu Plaża Open. Już za niecałe 3 tygodnie przecież w tym roku rozpocznie się w Łodzi. Proszę powiedzieć, jak w tym roku będzie wyglądał ten cykl? No w tym roku mamy jeden turniej mniej, ponieważ mamy Łódź, mamy Białystok, ale Białystok nie zaliczamy do Plaży Open, ponieważ tam będzie turniej z cyklu Pucharu Świata, czyli Beach Pro Tour. Także Plaża Open Łódź, mamy Cieszyn i mamy Myślenice. 3 turnieje, tak jak powiedziałam wcześniej, minimalnie mniej od lat poprzednich, ale postanowiliśmy spróbować czegoś nowego i tutaj spędzić troszeczkę więcej czasu nad organizacją właśnie światówki. Wyczytałem, że w tym roku rozgrywki będą się toczyć w formacie towarzyskim. Co to znaczy, co to zmienia właściwie, co to znaczy w praktyce? W praktyce to znaczy to, że punkty, które normalnie zdobywało się na Plaży Open, zaliczały się do Mistrzostw Polski, a w tym roku nasze turnieje mamy po prostu swój wewnętrzny ranking i nie ma tej punktacji do Mistrzostw Polski. Także u nas zawodnicy nie mogą sobie wywalczyć tego awansu. A ta zmiana... Czy to wtedy znaczy polska czołówka może nie korzystać właśnie z takich rozwiązań, że będą wybierać inne turnieje? Myślę, że powielamy się co prawda z terminem podczas jednego turnieju, więc myślę, że być może zawodnicy, którzy faktycznie oscylują i chcą gdzieś trafić w Mistrzostwa Polski, mogą zrezygnować z turnieju, ale zawodnicy, którzy są wysoko porozstawiani, myślę, że będą po prostu decydować niekoniecznie punktowo, ale jeżeli chodzi o dojazd, o wiele innych czynników. Także nie boimy się tego, że frekwencja nam nie dopisze. To kończąc właśnie ten temat, chciałem zapytać o to, dlaczego, z czego wynika ta zmiana w tym roku. Tam czytałem, że problemem były nakładające się terminy na inne wydarzenia. Jak to wyglądało? Tak jest. Na początku wielu organizatorów zgłosiło swoje chęci i swoje daty, w których chcą zorganizować turnieje i wiadomo, że turniejów i wydarzeń jest bardzo dużo i często miasta, które chcą brać udział w takim wydarzeniu, czyli chcą brać udział w organizowaniu turnieju, no też mają swoje wydarzenia, nie tylko sportowe, ale też i kulturalne, więc tutaj kolejny raz pole nam się zamyka i Polski Związek Piłki Siatkowej również dopasowuje się do juniorów, do młodzików, do kadetów. Więc naprawdę, jeżeli można spojrzeć na kalendarz, no jest to niemożliwe, żeby nie powielić jakiegoś turnieju. Tak też stało się u nas, że powielamy się z datami podczas turnieju w Sulejowie, który jest organizowany właśnie w głównej mierze przez PZPS i tam będzie bardzo duża pula pieniążków, bo w tym roku Orlen też wszedł w organizację tych turniejów plażowych, jeżeli chodzi o te turnieje punktowane do Mistrzostw Polski. Także tak wyszło, zobaczymy, co będzie się dalej toczyć. Może w przyszłym roku wrócimy do naszego starego formatu i znowu będziemy turniejami liczonymi do Mistrzostw Polski. A jakie to będą nagrody w tym roku? Również finansowe i przez to, że będzie w turnieju głównym mniej teamów. Normalnie mieliśmy po 16 teamów w turnieju głównym, teraz będzie 12, więc tych pieniążków będzie troszeczkę więcej. Oprócz tego również nagrody rzeczowe. Czy patrząc teraz, jaką mamy pogodę za oknem, czy na przykład jeżeli byłaby taka pogoda czy coś, czy turniej i tak się odbędzie, czy raczej może być coś przełożone? Jasne, taka pogoda jak najbardziej. Nie wiem, jaka jest u panów, ale... Leje chyba, nie wiem, czy akurat Warszawa tonie. Może nie aż tak. No. U mnie jest po prostu zachmurzone niebo, więc u mnie przy takiej pogodzie na pewno by się zawody odbyły. U panów nie jestem do końca przekonana. Za trzy tygodnie to jeszcze ho-ho. Dokładnie. Na pewno są odwoływane, czy też wstrzymywane czasowo zawody, jeżeli jest burza. Tutaj już nie ma odstępstw. Trzeba przerwać, jest to niebezpieczna sytuacja i dopiero sędzia główny wydaje decyzję,
jeżeli pogoda się uspokaja. Mhm. Czy o siatkówkę plażową żeńską możemy się martwić po zakończeniu twojej kariery, czy raczej nie? Myślę, że nie. Myślę, że jest wiele wspaniałych zawodniczek, które dalej kontynuują karierę i chcą po prostu spełniać się w tym sporcie. Także myślę, że... Ale z perspektywy medalowej imprez tych mistrzostw Europy czy mistrzostw świata czy nawet niedługo olimpiada? Myślę, że nie. Widziałam również, że Kinia Kołosińska powróciła i po krótkiej przerwie, którą sobie zafundowała po zeszłym sezonie, dalej trenuje i zakwalifikowała się z Katarzyną Kościołek do mistrzostw świata. Także myślę, że może ten team będzie dłuższy moment jeszcze grał i jeszcze wiele może zmienić w stawce światowej. To a propos mistrzostw świata, bo w tym roku mamy przecież mistrzostwa świata. Czy tam mamy, możemy śmiało myśleć o jakichś bardzo dobrych wynikach? Jeśli tak, to na kogo tutaj powinniśmy specjalnie spozierać? Myślę, że Bryl, Łosiak królują póki co i zaliczyli świetne występy, wygrali turniej w Doha. Wcześniej również stawali na podium w tym sezonie, także myślę, że jest to dobra prognoza, tym bardziej, że grają chłopaki ze sobą dopiero pierwszy sezon, tak? Fakt, że są doświadczeni, fakt, że bardzo dobrze się prezentowali już wcześniej w innych parach, również w doświadczonych teamach, a teraz to połączenie między nimi ewidentnie zaskoczyło i szczerze mówiąc czekam z niecierpliwością na te Mistrzostwa Świata, jak to się wszystko potoczy i jak się potoczą te rozgrywki. A wracając do głównego tematu już na koniec na naszej audycji, Plaża Open za 3 tygodnie w Łodzi. Mówiliśmy, że w formacie towarzyskim, ale dla was organizacyjnie to chyba niewiele zmienia. Generalnie przygotowujecie się tak samo. Dokładnie. Nie chcemy, broń Boże, schodzić jakkolwiek z poziomu, do którego też zawodnicy się przyzwyczaili. I myślę też, że dzięki temu, że wiedzą, jak do tego podchodzimy, że pojawią się w takiej samej frekwencji jak w latach poprzednich. Więc cieszymy się, spróbujemy w tym roku czegoś nowego. Bardzo też jesteśmy podekscytowani tym Beach Pro Tourem w Białymstoku. To też jest dla nas nowy format. Wielu też zawodników, którzy biorą udział w Plaży Open, będzie tam również rywalizować. Także może jest czas teraz na troszeczkę zmianę projektu. Cały czas właśnie rozmowy trwają, cały czas rzeczy się dzieją spontanicznie, więc myślę, że wszyscy, którzy są zainteresowani Plażą Open, mogą śledzić nasz fanpage, mogą śledzić stronę internetową i informujemy o wszystkim na bieżąco. Tak, i zapraszamy kibiców. Jesteśmy Mazowieckim Radiem, ale do Łodzi niedaleko. Dokładnie. To już za 3 tygodnie. Liczymy na dużą frekwencję, bo to zawsze widowiskowe jest, tak? W centrum piasek. Także no, miejmy nadzieję, że pogoda dopisze dobra zabawa. Tego życzymy, Pani Moniko. Pani Moniko, dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dobrego dnia i udanej imprezy. Tak. Dziękuję pięknie. Dobrego Monika dnia. Brzostek, nasza znakomita siatkarka plażowa, obecnie dyrektor sportowa cyklu Plaża Open. To wszystko na dziś, Tomek, w magazynie sportowym. Wielkie dzięki za dziś. Dobrego dnia przy tej pogodzie. Nie jest tak źle, nie narzekaj. Lekki deszczyk. Tak, dobrze się ubrać, będzie też lepiej. Można miło spędzić czas. To wszystko na dziś w magazynie sportowym. Arkadiusz Błaszczyk, kłaniam się, dobrego weekendu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.